Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowała 16 rok swojej działalności. Uroczystości są połączone z pierwszym odpustem w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Uroczyste Gaudeamus Igitur już po raz 16 zabrzmiało w murach toruńskiej uczelni. Nasza uczelnia od 15 lat, tak jak to zapragnął, zainspirował ojciec założyciel, ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, pragnie, aby dzięki tej uczelni wyrastali ludzie, którzy będą zawsze szanować dobre imię Pana Boga, ludzie, którzy będą zawsze szanować dobre imię człowieka, będą bronić jego godności, ludzie, którzy będą bronić dobrego imienia swojej rodziny ojczystej, godności ojczyzny. Mówił rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec dr Zdzisław Klawka. Inauguracja to szczególne wydarzenie dla wszystkich studentów, a także tych, którzy opuszczają już mury uczelni. Jest to bardzo dobra okazja, żeby razem wspólnie zebrać się, świętować, zainaugurować ten rok akademicki, spotkać się z absolwentami, też pożegnać ich. To był czas i nauki, ale także zawiązywania długoletnich przyjaźni, tak myślę, rozwoju w różnych kierunkach, rozwoju umysłowego, rozwoju moich zainteresowań. Na uroczystości przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych oraz parlamentarzyści. List prezydenta Andrzeja Dudy do zgromadzonych odczytał szef gabinetu prezydenta, minister Adam Kwiatkowski. Życzę Państwu wielu sukcesów w kontynuowaniu misji edukacji i formowania młodych ludzi do pracy w obszarze mediów, polityki, kultury i technik informatycznych. Z życzliwością i uznaniem przyjmuję zaangażowanie szkoły w kształcenie w duchu wrażliwości na godność i potrzeby człowieka. Okolicznościowe listy wystosowali także m.in. premier Beata Szydło, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wykład inauguracyjny pod tytułem Polska w systemie bezpieczeństwa światowego wygłosił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że narastające napięcie w związku z działaniami militarnymi Federacji Rosyjskiej jest związane z decyzją o rozlokowaniu wojsk na wschodniej flance NATO. Istotą rzeczy jest odzyskanie lub utrata raz na zawsze prawa do dominowania nad Europą Środkową, w tym także nad Polską Federacji Rosyjskiej, bo to jest cel strategiczny w działaniach informacyjnych, dezinformacyjnych, w działaniach gospodarczych, w działaniach militarnych. W południe sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Szlachetki, biskupa pomocniczego gdańskiego. Homilię wygłosił rektor, założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec Tadeusz Rydzyk. Dziś święto Jana Pawła II. Pierwszy odpust w naszym tak młodym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Dziś w jego święto rozpoczynamy tu dwa wielkie dzieła. 16 już rok akademicki wspaniałej Alma Mater i nowe dzieło Bractwo świętego Jana Pawła II. W trakcie Eucharystii włączono kandydatów do wspólnoty Bractwa Świętego Jana Pawła II. A już jutro w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II odbędą się centralne uroczystości odpustowe. Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Co dalej z umową handlową Unii z Kanadą? Czy politycy z Walonii zostaną przekonani do wyrażenia zgody na podpisanie tego porozumienia? Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz zapowiada, że w czwartek CETA będzie przyjęta na szczycie Unia-Kanada. Wczoraj w Brukseli szefowie unijnych rządów mieli zaakceptować umowę handlową z Kanadą, ale tak się nie stało. Swoje weto podtrzymał rząd belgijskiego regionu Walonia. Tellement les citoyens
Jeśli chodzi o obecny problem dotyczący traktatów międzynarodowych, to obywatele mają uzasadnione obawy co do sposobu, w jaki świat otwiera się i liberalizuje w ostatnich dekadach. Nigdy nie było w tej sprawie prawdziwej, demokratycznej debaty. Bez zgody rządu Walonii rząd Belgii nie będzie mógł złożyć swego podpisu pod dokumentem aprobującym CETA. A bez zgody rządu belgijskiego Unia nie może podpisać umowy. Zablokowanie umowy wczoraj niepokoiło kanadyjską minister handlu. Dziś po rozmowach z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego wyraziła ona nadzieję, że CETA zostanie podpisana w czwartek. From Canada's perspective, our work is done. Z perspektywy Kanady nasza praca została wykonana. Zakończyliśmy negocjacje bardzo dobrej umowy. Teraz piłka jest po stronie Europy. Mam nadzieję, że za kilka dni wrócę do Europy, aby podpisać umowę. Ten optymizm przedstawicieli kanadyjskiego rządu nie jest bezpodstawny. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz zapewnia, że do czwartku państwa unijne osiągną jednomyślność. Negocjacje między Kanadą a Unią Europejską są zamknięte. Jesteśmy gotowi w czwartek podpisać porozumienie. Wciąż jest wiele do zrobienia z naszej strony. O wielu problemach będę rozmawiał z premierem Walonii. Walonia chce uzyskać mocne gwarancje, które by uchroniły jej gospodarkę przed niepożądanymi konsekwencjami. Stanowisko Walonii rozumie polski rząd, mówi minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Belgia, Walonia, tak samo jak Polska, oczekują w tym procesie właściwych gwarancji dla swojej suwerenności, gwarancji dla kształtu swojego rynku, gwarancji dla standardów w obszarze produkcji rolno-spożywczej i my podzielamy te wątpliwości. Mimo tych wątpliwości polski rząd złoży swój podpis pod umową CETA, zapowiada premier Beata Szydło. Po głębokiej analizie i dyskusjach uznaliśmy, że nie ma w tej chwili zagrożeń, które powodowałyby, ażeby nie wyrazić zgody na podpisanie tej umowy. W sprawie CETA rząd może liczyć na poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Dostrzegamy zagrożenia, jakie może tutaj ta umowa nieść, ale są też argumenty stanowiące, czy przemawiające za tym, że może to być olbrzymia szansa dla polskich eksporterów. Część ekonomistów podkreśla jednak, że o ile niektóre firmy rzeczywiście mogą zyskać na eksporcie do Kanady, to zdecydowana większość naszych przedsiębiorców może stracić na osłabieniu eksportu do innych państw unijnych, w których pojawiają się konkurencyjne towary zza oceanu. Ekonomista profesor Grażyna Ancyparowicz podkreśla, że umowy takie jak CETA służą głównie krajom wysoko rozwiniętym i korporacjom międzynarodowym. Te wielkie korporacje wywodzą się z krajów najwyżej rozwiniętych i cały proces globalizacji jest przez nie właściwie kreowany i generowany i ta umowa po to jest zawierana. Umowa CETA daje korporacjom m.in. prawo do rozstrzygania sporów z państwami przed prywatnymi sądami arbitrażowymi, a to jest bardzo niebezpieczne, mówi prawnik dr Tomasz Sowiński. Zdajemy się na międzynarodowy arbitraż, w sumie można by powiedzieć gospodarczy, korporacyjny, który właściwie w ogóle jest poza jakąkolwiek kontrolą unijnego wymiaru sprawiedliwości. Rząd w sprawie CETA może liczyć na poparcie części opozycji. Za umową opowiada się zarówno Platforma Obywatelska, jak i Nowoczesna. Ta umowa niesie przede wszystkim szansę dla całej Europy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. My popieramy tę umowę handlową z różnych względów. Politycy ruchu Kukiz 15 liczą, że jednak rząd w tych najbliższych dniach zmieni zdanie i apelują do premier, aby w tej sprawie zrobiła jedno. Złożyła weto wobec przyjęcia umowy, która może bardzo zaszkodzić polskiemu rolnictwu, polskim drobnym przedsiębiorcom, polskim konsumentom. Przeciw umowie CETA opowiada się wiele organizacji społecznych, w tym Rolnicza Solidarność, a także Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Ministerstwo Obrony Narodowej oczekuje od Rosji jasnego stanowiska w sprawie zakupu okrętów desantowych Mistral. Pojawiły się informacje, że jednostki, których Francja nie sprzedała Moskwie, trafią lub już trafiły do niej przez Egipt.
Dwa okręty typu Mistral Rosja zamówiła we Francji. Jednak w 2014 roku pod naciskiem sojuszników Paryż uzależnił dostarczenie jednostek od rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy. Ostatecznie rok później Francja i Rosja porozumiały się w sprawie zerwania kontraktu i rekompensaty. Oba okręty miały zostać sprzedane Egiptowi. Teraz pojawiły się informacje, że Kair przekazał lub chce przekazać jednostki Moskwie. Jasnej odpowiedzi w tej sprawie od władz Rosji oczekuje polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Pytamy Rosjan przez cały czas, czy gotowi są jasno powiedzieć, że zrezygnują z tego kontraktu, że nie będą lokowali Mistrali czy na Morzu Bałtyckim, czy na Morzu Czarnym. Sugestie o tym, że Rosja przejęła Mistrale od Egiptu, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uważa za całkowitą bzdurę, a źródła, na które powołuje się polski minister obrony, uważa za niepewne. Nie sądzę, że są to pewne źródła. Sądzę, że wyjaśnieniem jest widoczne nadmierne emocjonalne tło, jakie panuje w ostatnich tygodniach w Warszawie. Gdyby Rosjanie weszli w posiadanie Mistrali, miałoby to ogromny wpływ na bezpieczeństwo w regionie. Taka siła, która może zmienić równowagę na tym obszarze, która jest dla Polski potencjalnym zagrożeniem. W całej sprawie pojawia się także wątek przetargu na śmigłowce dla polskiego wojska. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski zasugerował, że rekompensatą dla Francji za rezygnację ze sprzedaży Mistrali Moskwie miał być przetarg na karakale dla Polski. Tak, zadośćuczynienie, niesprzedane Mistrale. I to w polityce jest bardzo typowe. To jest w polityce, to jest właśnie dobra polityka. Jeżeli mówimy, no dobra, musicie odstąpić od czegoś, co wam jest na rękę, ale generalnie źle służy nam wszystkim, no ale my to jednak jakoś zadośćuczynimy. Sprawę przetargu na śmigłowce bada prokuratura. Kluczowy wątek śledztwa ma dotyczyć interesu oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski. Ministerstwo Zdrowia wybrało 12 ośrodków na terenie całego kraju, których zadaniem będzie leczenie niepłodności za pomocą naprotechnologii. O wyborze placówek zdecydowała komisja konkursowa. Anna Ciesielska jest matką 5 dzieci. Najstarszy syn ma 13 lat. Najmłodsza córeczka właśnie się urodziła. Bycie tak zwaną pełnoetatową mamą to nie lada wyzwanie. Czasami nie mam czasu na to, żeby coś sobie, coś tam zrobić. W większości praktycznie dzieci są na pierwszym miejscu. Nie każde małżeństwo ma jednak to szczęście, żeby mieć dzieci. Trudno oszacować, ilu par dotyczy ten problem. Powód to brak odpowiednich badań w tym zakresie. Przypuszczalnie około 10 do 15% par ma te trudności. Mówi ginekolog, położnik profesor Bogdan Hazan. Wszystkim tym, którzy chcą leczyć niepłodność metodami naturalnymi, naprzeciw wychodzi naprotechnologia. Naprotechnologia jest to jedna z metod, właśnie to jest zbiór metod, które służą diagnostyce i przyczynowemu leczeniu niepłodności. Nie jest to jakieś zioło lecznictwo czy szamaństwo. Podkreśla profesor Hazan. Profesor Joseph Stanford ze Stanów Zjednoczonych od 20 lat porównuje różne metody leczenia niepłodności. Skuteczność naprotechnologii określa na poziomie 50%. W przypadku naprotechnologii średnio co druga kobieta rodzi zdrowe dziecko. W przeciwieństwie do poprzedniej ekipy rządzącej, która stawiała na in vitro, które nie leczy niepłodności, obecne kierownictwo resortu zdrowia chce popularyzować naprotechnologię. Właśnie wyłoniono 12 ośrodków w Polsce, których zadaniem będzie leczenie niepłodności tą metodą. Jeden z ośrodków powołany do życia zostanie w Poznaniu. Będzie usytuowany w ginekologiczno-położniczym szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego na Polnej. On będzie w pierwszej fazie zajmował się rozwojem metod diagnostycznych w przyczynowym leczeniu niepłodności. Mówi profesor Janusz Gadzinowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Docelowo takich ośrodków ma być w całym kraju 16. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Józefa Bandzo, pseudonim Jastrząb, jednego z ostatnich żołnierzy majora Zygmunta Szendzielarza Upaszki. Decyzją ministra obrony narodowej bohater podziemia antykomunistycznego został nominowany na stopień podpułkownika. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski i wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski. Decyzją resortu obrony Józef Bandzo został pośmiertnie nominowany na stopień podpułkownika.
Bohatera podziemia antykomunistycznego żegnały też tłumy zwykłych Polaków. Józef Banzo zmarł w hospicjum po ciężkiej chorobie. Urodził się w 1923 roku w Wilnie. W czasie II wojny światowej służył w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. Siłą został wcielony do Komunistycznego Ludowego Wojska Polskiego, czyli Armii Berlinga. Przy pierwszej okazji porzucił szeregi tej formacji. W 1945 roku dołączył do 5. Wileńskiej Brygady AK, gdy ta walczyła na ziemi białostockiej. Dowodził nią major Zygmunt Szędzielarz-Łupaszka. W 1947 roku Józef Banzo ujawnił się podczas amnestii ogłoszonej przez władze komunistyczne. Od tego momentu był inwigilowany i prześladowany. Ostatecznie w spreparowanym procesie gospodarczym skazano go na dożywocie. W komunistycznym więzieniu spędził 16 lat. Trwa narodowa pielgrzymka do Rzymu. Dziś nasi rodacy, którzy pielgrzymują do Wiecznego Miasta, spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem na nadzwyczajnej audiencji jubileuszowej. Modlili się także w Bazylice Świętego Pawła za murami. Uroczystej Eucharystii przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Narodowa pielgrzymka do Rzymu to wyjątkowe wydarzenie. Jest to potrójne dziękczynienie. Dziękczynienie za wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży, dlatego możemy powiedzieć, że to jest taka swoista rewizyta. Papież Franciszek był u nas, teraz my jesteśmy u papieża Franciszka. Drugie dziękczynienie to dziękczynienie za rok miłosierdzia w całym Kościele. I trzecie, bardzo ważne, to dziękczynienie za 1050-lecie Chrztu Polski. Podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik. Dziś pielgrzymi spotkali się na nadzwyczajnej audiencji jubileuszowej na placu Świętego Piotra z Ojcem Świętym Franciszkiem. Papież podkreślał, że jednoczy się z nami w tym dziękczynieniu. Dziękował także Bogu za pielgrzymkę do naszej ojczyzny. Wyraził wdzięczność wszystkim wiernym kapłanom, biskupom i władzom cywilnym za gorące przyjęcie w naszym kraju, za wspaniałe artystyczne i duchowe przygotowanie wydarzeń i celebracji, które, jak podkreślał papież, przeżywaliśmy z entuzjazmem płynącym z wiary. Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za to, że pozwolił mi bliżej poznać wasz naród i ojczyznę świętą. Tego Jana Pawła II. Ojciec Święty przypomniał słowa świętego Jana Pawła II wygłoszone podczas inauguracji pontyfikatu. Dziś mija 38 lat od tamtych wydarzeń. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dziś pragnę życzyć wam, aby Pan dał wam łaskę wytrwania w tej wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od waszych przodków i którą z troską pielęgnujecie. Niech w waszych umysłach i sercach wybrzmiewa wciąż wezwanie waszego wielkiego rodaka do obudzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia, abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości wszystkim, którzy jej potrzebują. Papież prosił nas, Polaków, abyśmy pamiętali o nim w swoich modlitwach. Jutro w południe wierni w ramach narodowej pielgrzymki wezmą udział w spotkaniu z papieżem na modlitwie Anioł Pański. Następnie zgromadzą się w Bazylice Świętego Piotra na mszy świętej, której przewodniczyć będzie ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Zakończy ona narodową pielgrzymkę. I to wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.